Cześć wszystkich, witamy w 41. odcinku Devspresso. W tym tygodniu wydarzyło się kilka rzeczy. Między innymi Gatsby ma nieduży update. Mantime to taki zbiór komponentów, o którym chciałbym opowiedzieć. No i jest jeszcze ze mną dzisiaj Aleksander. Aleksander przyniósł swoje treści. Cześć Olo. Cześć Julku. cześć wszystkim. A ja z kolei dzisiaj opowiem o rxjs ostatniej wersji, czyli 7, nowej wersji Babelu 7.14, no i o Operze, która dodała wsparcie dla Unstoppable Domains Out of the Box. Super, ja jeszcze coś tam mam o zestawie narzędzi ROM, także będzie ciekawie. Zapraszamy. Devspresso. Wnioski przedstawić się Julek i Aleksander. Zaczynamy od Gatsby'ego w tym tygodniu. Pojawił się nieduży update, a może nie tyle update, ile informacja na temat dostarczenia nowej wtyczki integrującej Gatsby'ego z Shopifyem. Do tej pory w ramach e-commerce'a był Stripe. W tym momencie dołożyli już pełną integrację z Shopify'em, więc jakby out of the box można gazbiego ustawić z całym backendem zajmującym się waszym sklepem. I pisali, dzwonili, że będą mieli webinar z tej sprawy. Stworzyli oczywiście Shopify Starter Pack z Gatsby'em i Demostronę. Myślę, że jeżeli kogoś interesuje budowanie w JS-ie takiego rozwiązania, to coraz więcej pojawia się po prostu takich możliwości, które można one-clickiem przez sklonowanie repo uruchomić, ostylować i jazda, no nie? To jest taki krok w stronę uproszczenia. Nie sądzisz? No fajnie, fajnie, poszli w stronę e commerce Oni chyba mieli, z tego co pamiętam, integrację z WordPressem, Drupalem, innymi cms ami tam chyba Google Analytics nawet był. Tak, a teraz, poszli, tak. a teraz poszli w w, tak jak mówisz, w stronę e-commerce. Ciekawe, ciekawe co będzie dalej. Dla mnie to jest coraz fajniejsze, jeżeli chodzi o porównanie Gatsby Next, bo w Nextie trzeba znaleźć repo, które ktoś przygotował do tego, by je sklonować, a Gatsby po prostu daje Ci te paczki i ten ich model tutaj w temacie przyspieszenia pracy dla pojedynczego dewelopera sprawdza się całkiem nieźle, no nie? Dokładnie, fajnie. Dobra, ale to tyle, to tyle update'u z ich strony, natomiast chciałem jeszcze opowiedzieć o takiej, hmm, czy można to nazwać paczką? No jest to na NPM, więc jest to paczka. Nazywa się Mantin i to jest po prostu zestaw komponentów oparty o licencję MIT, są z TypeScriptem, to są reaktowe komponenty i zestawy hooków. Ciekawe, nie ilość. słyszałem. A nie dziwię się, że nie słyszałeś, to jest dość świeże, tych komponentów tam nie jest jakoś wybitnie dużo, ale jakoś około 60, i jeszcze huki i wsparcie dla Dark Team i, i, i takich tam rzeczy. Ale chciałem o tym powiedzieć, dlatego, że myślę, że warto tę paczkę poczytać po prostu. Co jest w miarę spoko ogarnięte? No, trafiłem na nią, powiem Ci, przypadkiem niechcący, i różne, różne paczki nieraz człowiek musiał czytać. Ale tutaj ciekawe było czytanie tego właśnie ze względu na to, że są to po prostu komponenty i po prostu huki. I na przykład okay. rozwiązują tutaj klasyczny problem przypisania wielu referencji do jednego elementu. No, i tutaj jest huk, on tam zajmuje nie wiem, 15-20 linii jak wszystko, ale pokazane jest w jaki sposób tutaj akurat rozwiązują ten problem, prawda? No to Czy to jakiekolwiek inne customowe huki, jakie można by sobie wymyślić. Także dla mnie było ciekawe po prostu tam zerknąć i poczytać. Jeżeli macie ochotę przy kawce przerzucić, to zapewniam Was, że czasami przy niektórych rozwiązaniach, które można tam znaleźć, powiecie o. To spoko. <laughs> Polecę Juliusz Jakubowski. <laughs> tak, coś takiego. No. no i tyle w temacie mantiny Ja myślę, że warto zerknąć. Projekt jest prowadzony przez cztery młode osoby. Myślę, że może urosnąć. Tak jak wiele tych rozwiązań, co się teraz pojawiają jako gotowe komponenty, huki i takie rzeczy. Opowiem o Eric's Jesse. Stary, wypuścili siódemkę. Szóstka była wypuszczona trzy lata temu. Wow. No, z tego co pamiętam, dwa lata temu, tak samo na przełomie kwietnia-maja, była wypuszczona Alfa 7, rok temu Betka, no i teraz Major Version, kilka, kilka dni temu. Ale to o co chodzi, oni pucują swoje wersje tyle czasu, czy jaka tutaj jest teoria za tym stojąca? Czy nie było potrzeby? Wiesz co, jedną rzecz, którą zrobili, to znacznie zmniejszyli tego Ericksa Jessera i mówią, że Zrobili taką dużą refaktoryzację. To może mm -hmm. tam refaktoryzację robili 3 lata, nie wiem. <laughs> Kapuje, no? Możliwe, kto wie. No a co tam nowego w tej paczce w takim razie? No, tak jak już wspominałem, jest o 50% mniejszy niż szóstka. Zrobili to poprzez powolną, stabilną refaktoryzację opartą na tysiącach testów. Więc nie ma. Co jeszcze? Lepsze pisanie Typescripta. E, szóstka był ukierunkowany w stronę znacznie starszej wersji TypeScriptu, co było irytujące naprawdę. E, a siódemka jest teraz skierowana do TSA 4.2, czyli najnowszego, e, więc propsy. Oraz nowe i ulepszone metody i operatory. Jest ich mnóstwo, e, nie będę to opowiadał, więc możecie sobie zerknąć w dokumentacji, co się zmieniło. Sure, no z pewnością tego trochę jest. Jeżeli 3 lata im to zajęło, to miejmy nadzieję, że są treściwi w tym. <grymne> tak. To chyba tyle z highlightów. Jasne. To ciekawa sprawa w tym tygodniu się wydarzyła. Wspominaliśmy nieraz o paczce, która nazywa się Rome. Paczka Rome za cel sobie postawiła zastąpienie takich rzeczy jak Babel, Eslin, Webpack, Prettier, Jest i więcej. Czyli jakby chcą się zająć pełnym budowaniem, formatowaniem, transpilacją waszego projektu od samego początku do samego końca i wyłącznie potrzebny nam do tego będzie jeden plik konfiguracyjny. No, i co tam zrobili? No, ciekawa, ciekawa sprawa. Sebastian McKenzie to jest oryginalny twórca tej paczki. Podzielił się nowinką na temat swojego nowego projektu. Mhm. A dlaczego mówię, że dla nowego? Bo przypomnę tylko, że ten miły pan y, był współtwórcą, założycielem Babela, y, a później Jarna. <ślad> 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 tak. I y, podzielił się informacją, że założyli firmę Rome i że zebrali bardzo sporą sumę pieniędzy na samym początku od różnych osób, bo zebrali ponad 4,5 milionów dolarów no na tak grubo. zwanym na seed fundingu. Myślę, że przede wszystkim pan Sebastian McKenzie to osoba, która zachęca do tego, żeby inwestować w jego projekty już teraz. No, bo coś tam kojarzę chyba w tym programowaniu. No, zdaje się, że już zyskał renomę, bo świadczą o tym osoby, które będą mu teraz towarzyszyć, bo na przykład do Sebastiana do Timu dołączył Jamie Kyle, to jest współtwórca również Babela i Jarna, to była pierwsza osoba przez Sebastiana ściągana do Timu, a później na przykład Tom Preston Werner, to jest współzałożyciel GitHuba. GitHub. Tak, pojawił się również Amdja Masad, to jest founder Replit. No i jeszcze inni ludzie z GitHuba i znane nazwiska dołączyły. Także parę osób zrzuciło się na to, żeby Rom od tej pory mógł zatrudniać pracowników na stałe, przyspieszyć swoje dostarczanie nowych funkcjonalności i rozwijać się po prostu w adekwatnym tempie do tego, co jest oczekiwane od tego projektu. A przy okazji tego newsa zerknąłem na ich matrycę funkcjonalności, które już są dostępne. I o ile nadal piszą, że wyłącznie w tej chwili w się ROM działa jako linter, to mm -hmm. ilość funkcjonalności, które już opracowali, tylko nie jest jeszcze do końca stabilna, jest dużo większa. Bo mają taką klasyczną tabelkę, gdzie są kolumny Language, Parsing, Formatting i Linking. No to właściwie tylko trzy ostatnie rzędy są puste. Rząd HTML o. pracują nad parsowaniem, formatowaniem i lintingiem i CSS już mają parsowanie, a pracują nad formatowaniem i lintingiem, a Markdown jest na kiedyś zaplanowany. Natomiast JavaScript, JSX, TypeScript oraz JSON i RJSON już są formatowane, lintowane, a co to znaczy, to są również parsowane. Więc no już sporo rzeczy zostało dostarczonych. Po prostu zaznaczają, że jeszcze nie są w stanie stabilnym i jeszcze coś muszą sprawdzić. No, jeszcze jedno, co podkreśla Sebastian, to po raz enty zaznaczone jest, że ta firma będzie działać na podstawie modelu Open Source First Company, o, co znaczy, że wszystko, co będą robić, będzie publiczne na GitHubie lub na innych jakichś tam mediach, odnotowane um, i dostępne dla wszystkich. To bardzo mi się podoba to i cieszę się, że udało mu się zebrać hajs, z którego jest zadowolony i tak dużo osoby ściągnąć do siebie. To dobrze wróżna przyszłość dla tego projektu, za które trzymam kciuki. Patrząc na kolegę z teamu to na pewno na GitHubie będzie. <śm> no, biorąc pod uwagę, kto zainwestował, spodziewam się, że mogą to trzymać na GitHubie. To <śm> no, fajnie, fajnie, prawda. Mają fajny Team. Teraz mają trochę sianko, to może się udać. Super. No zakładanie takich organizacji zawsze jest potrzebne, żeby móc zatrudnić kogoś oficjalnie w tej firmie, żeby nad tym pracował, no nie? Wiesz, nawet Dokładnie. samo ogarnianie siusów na GitHubie, jeżeli masz popularny projekt, to już zajmuje mnóstwo czasu i Dokładnie. jakby czy da się to zrobić 100% open source'owo? No, da się, ale Dokładnie. preferowałbym kogoś zatrudnić, kto by mi w tym pomógł. Dokładnie. Dokładnie. No to jak mówimy o jednym z jego produktów, to opowiem jeszcze o jednym, czyli Babel. O jest nowa wersja Babela 7.14. Teraz Babel obsługuje funkcję z najnowszego TypeScripta w wersji beta, czyli 4.3. Release domyślnie włącza pola, klas i metody prywatne obsługa wyrażenia async Do, no i dodali nową opcję import interrupt node we wtyczce babel plugin transform modules common js, która pozwala poleceniom importu dopasować natywne zachowanie node Za dużo marudzenia chyba było, co? <śmiech> <śmiech> o, bo jakby tak, to było takie tendencje spadkowa. Bo... <laughs> Okej, okay, czyli dostarczyli tak naprawdę przede wszystkim update do nowego TypeScriptu. Tak. Ja widzę, że defaultową opcję zmienili. No ale i import, interop, coś o czym nie mam zielonego pojęcia, ale może coś tego używa. No już jak sam o tym wspomniałeś, to mało nie usnąłeś. <gry> no właśnie. <laughs> Okej. Okay. Ja mam ciekawostkę jeszcze taką. No Istnieje sobie taka grupa, która nazywa się Bytecode Alliance i oni są odpowiedzialni za to, żeby wspierać wasm. Słyszałem, wasm... tam są takie grube ryby. To są grube ryby, a sam WASM też zyskuje na popularności oraz na, no właściwie jest zaimplementowany we wszystkich dużych przeglądarkach i można się nim posługiwać. Mm -hmm. Co znaczy, że przydałaby się standaryzacja tego. Dobry. I o ile Bytecode Alliance sam z siebie powstał u, u, u w 2019 no, e, jako stowarzyszenie, ugrupowanie, e-community, tak, to oryginalnie byli założeni przez Intela, Mozilla, Red Hat i Fastly. Mm -hmm. e, Fastly nie znam, ale pierwsze trzy pozycje to wydaje mi się, że jedni z większych graczy. Mhm. Natomiast teraz dołączyli do nich jeszcze na przykład Microsoft, ARM i kilku innych. W ogólności tam już zasiada teraz też Google, Shopify, nawet jakiś uniwersytet z Kalifornii się załapał na to, żeby być w tym komitecie. Ale mm -hmm. dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że razem z tym, że dołączyły do nich kolejne duże firmy i jest już tam większość największych graczy boomu internetowego. Czy nadal to określenie jest na topie? W każdym razie fir firm zajmujących się webem i jego strukturyzacją. <grym> Tak, to napisali również, że ich celem będzie wyprowadzenie Wasm poza przeglądarki. Do o. tej pory to działa po prostu w przeglądarkach, natomiast to wszystko to tak naprawdę jest standard, do którego po prostu można skompilować właściwie dowolny język, jeżeli istnieje maszynka, która nam to zrobi. Mm. Więc na przykład w przeglądarce można uruchomić C, Pytona czy Rubiego przy pomocy odpowiedniego skompilowania tego do plików Wasm, które przeglądarka kapuje. Nawet jest taka akcja, ja gdzieś czytałem, gość z Javascriptu wszystko przerzucił na C++ a po czym z C++ na Wasma i jego program był szybszy niż w natywnym JS <grymne> <grymne> okej okay. No, wszystko, co będzie napisane w jakimś rozwiązaniu niższego rzędu niż język interpretowany będzie szybsze, prawda? Dokładnie. No, ale najważniejsza, najważniejsza treść, jaka z tego wszystkiego płynie, to to, że możemy się spodziewać, że WASM będzie dostępny w szerszej ilości rozwiązań, że wejdzie na desktopy, albo już w ogóle uu, może to się wydarzy, że wejdzie na mobilki nawet, ale z pewnością będą próbowali wyprowadzić to, żeby nie było dostępne wyłącznie w przeglądarkach. Pomyślałem, że to jest ciekawe, ciekawe stąd ciekawe. też przyniosłem te informacje. No ciekawe, wiesz co? Jak nie oleją, no to mają na pewno duże możliwości. Najważniejsze, żeby temat nie olali, to, to może coś z tego będzie. No, no, teraz jak już mają Microsoft, Google, Mozilla, Red Hat, a na Boga Ojca, Intel, no. ARM, no to już są wszyscy najwięksi. Pytanie, no. czy nie zaczną się za bardzo y, po prostu kłócić o te no. rozwiązania. No. Ale że jeszcze nie słychać za dużo o tej. Y, o tej technologii to, można, to, liczyć na to <laughs> <laughs> można liczyć na to, że za szybko się nie pokłócą i nie będą za mocno forsować swoich standardów. Dobra, to tyle w tej materii, Olo. Ja już więcej informacji z tego tygodnia żadnych nie mam. Czy ty jeszcze coś masz, może? Mam newsika o Operze. Tak jak wspominałem na mhm. początku, Opera dodała wsparcie dla unstoppable domains out of the box. Słyszałeś o, o tych domenach? Wiesz, co już mi przeleciało to jakiś czas temu? Przy hmm? okazji ostatniego boomu na Nt... NTF? Tak. NTF, tak? No to jakoś przeleciało mi to i się zainteresowałem, ale opowiedz oczywiście, co to. Dobra. Powiem tylko, że wcześniej to działało na zasadzie rozszerzenia, tak jak w sumie działało do tej pory w Chromie i Firefoxie. Czym są tak naprawdę te domeny? To są domeny tworzone na blockchainie, tak jak Julek wspominał, a tak naprawdę nazwy powiązane z adresami portfeli kryptowalut. Aha. Więc domeny krypto mogę zastępować złożone adresy portfeli używanych dla płatności. Więc mm -hmm. mam nadzieję, że już nikt nie zgubi tysiąc bitcoinów zapisanych, nie wiem, na kartce. <laughs> Czyli nikt nie wie, ile majątku jest schowane poza hasłami, których nikt nie pamięta. Dokładnie. Kryptodomeny mogą także wskazywać na adres smart kontraktu zapisanego na blockchainie. Co więcej, pod blockchainowymi adresami można również tworzyć serwisy internetowe, no ponieważ tego typu domeny mogą kierować do zdecentralizowanej usługi hostingu. Mm -hmm. Czyli działa to... to działa jakoś bezpośrednio peer to peer gdzieś? Tak, działa, działa za pomocą protokołu IPFS, tak jak mówisz, w oparciu o peer to peer. Okej, okay, okej. Okay. To jest ciekawe. To jest decentralizacja działania sieci, czyli pozbycie się DNS-ów na dobrą sprawę. No nie? Tak, tak. To ciekawe podejście. Ja, ja lubię takie zmiany, bo ten koncept rzeczywiście musi doprowadzić do jakiejś zmiany. Te domeny są dostępne, można się pod nie podlinkowywać, przekierowywać i tak dalej. To wszystko już jest, nie? No, A właśnie. pomijamy wtedy totalnie infrastrukturę, tak. istniejącą infrastrukturę sieci jako takiej. Co więcej, znaczy, to... Nie wszystko, ale sporą część oczywiście. No, no i co więcej, ta, ta domena kosztuje 40 dolców, płacisz raz i masz na zawsze. No patrzyłem, że mają jakieś domeny typu trade.crypto, to kosztuje już 50 tysięcy dolarów lub no coś tak. takiego. <laughs> <laughs> tak, już grube sumy, ale wiesz, ale taka standardowa domenka 40, 40 dolców. No bo to kieruje do blockchainu, po prostu do wycinków w blockchainie, więc no. Nie I one są dożywotnio. Tak, dożywotnie nie przedłużasz tego i tyle no no tutaj niespe operać? niespecjalnie jest co przedłużać no raz zapisałeś <laughs> no możesz właśnie. się wyłącznie zgubić klucze dostępowe o to chodzi, dokładnie kapuje, to świetnie, ciekawe dlaczego Opera zdecydowała się na doda dodanie tego tak jakby out of the box skoro mówisz, że wszędzie to działa przez rozszerzenia, to o co tutaj chodzi może chcą się wyróżnić <laughs> no to trochę prawda może czymś chcą się w końcu wyróżnić no, nie wiem jak ty, ale ja już dawno nie miałem kontaktu z Operą ja też wiem tylko, że istnieje i na komputerze ciotki trzeba aktualizować i sprawdzać czasami, ale okej okay, dobra, nie będę już więcej tutaj lać wody, no dziękujemy wszystkim bardzo, że nas wysłuchaliście, zostawcie oczywiście lajki, like, komentarze albo dislike, jeśli wam się nie podoba, każda interakcja jest mile widziana i bardzo serdecznie za nią dziękujemy, ja ci na dzisiaj Aleksander już dziękuję i do usłyszenia następnym razem, też dziękuję, dzięki za zaproszenie i do usłyszenia